Dzień dobry. Mała akcja. Moje ulubione miasto, Wrocław. Generalnie zawsze trzeba patrzeć pod nogi. To nie jest tak, że idziesz sobie przez miasto na szpilkostradzie czy tam innym trakcie, który podobno jest bez barier. Zawsze trzeba patrzeć pod nogi. Właśnie przed chwilą zaliczyłem mega glebę. No co, że jestem melepetą, tak? Że nie potrafię. Takie kładzenie, proszę zobaczyć, płyty kontra kostka, która nie jest gładzona, wszystko jest nierówne, to jest ulica rzeźnicza. Na całej długości tak jest. A wybierzcie się kiedyś na przykład na Adodrze albo na Obim. No, jeszcze raz. Czemu w moim mieście, które podobno jest bez barier, nie może być gładko, ładnie, miło, przyjemnie? Czemu nie mogę podziwiać pięknych architektonicznych budynków? Czemu nie mogę podnieść głowy do góry? Cały czas muszę się patrzeć pod nogi. Rozumiem, w Tel Awiwie trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie wleźć w główienko kocie. We Wrocławiu trzeba patrzeć pod nogi zawsze. Czy to osoba starsza, czy pani w szpilkach, czy osoba poruszająca się na wózku. Po prostu są dziury wszędzie, w które wpadamy, które uzmysławiają nas, uzmysławiają nam, że to miasto jest pełne barier i trzeba uważać non-stop. Więc patrzcie pod nogi i tyle.